Już piąty raz władze samorządowe w Skokach podziękowały swojej młodzieży i opiekunom za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Na jubileuszowej gali mistrzów w Skokach laureatów uhonorowano dyplomami, książkami i okolicznościowymi statuetkami. Jest na pewno swego rodzaju motywacją i czujemy się doceniani przez ludzi, którzy są mieszkańcami, współmieszkańcami, których spotykamy na co dzień. Czujemy się doceniani przez nich. Laury piątej gali mistrzów w skokach odebrało 34 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, którzy w minionym roku odnieśli sukcesy na różnego rodzaju olimpiadach i zawodach sportowych o zasięgu krajowym i wojewódzkim, promując na nich w ten sposób gminę Skoki. Pomysł się rodził przed 6 laty, to przyświecała nam ta sama idea, która nam przyświeca dzisiaj. Chodziło o uhonorowanie wysiłku naszej młodzieży i pokazanie, że mamy taką młodzież, nie? Że pokazanie otoczeniu zewnętrznemu, ale również i tej młodzieży, że tak liczną grupę stanowi. I taka była idea i myślę, że ona do dzisiejszego dnia się sprawdza. Od kilku lat stałym bywalcem gali mistrzów w skokach jest wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. To jest po prostu wyławianie talentów, to jest pokazywanie społeczności miasta i gminy, że wśród nas są osoby, które po minionym okresie zyskały sukces, czymś się szczególnie zasłużyły. Jubileuszowa gala nie mogła obyć się bez gości specjalnych. Mowa tu bowiem o kadrze narodowej polskich wioślarzy, złotych medalistach olimpiady w Pekinie. Olimpijczycy w skokach pojawili się razem ze swoim trenerem Aleksandrem Wojciechowskim. Ja myślę, że to jest takie dobre połączenie tych, którzy dostali te pierwsze laury. Powinny być zachętą dla nich, że zwykły człowiek może osiągnąć szczyty, bo medal olimpijski nie wszystkim jest dany i na pewno nie wszyscy to osiągną, ale każdy może się doskonaleć i każdy może dojść do jakiegoś własnego celu wytyczonego już teraz, za młodu. Na zakończenie gali nie lada atrakcją był występ Snake'a i grupy Audiophiles, znanych m.in. z programu Mam Talent telewizji TVN. Chętnych do obejrzenia występu było tak wielu, że skocka hala z ledwością pomieściła wszystkich widzów. Thank you.
Wszystkich Was.